Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bożemu miłosierdziu polecamy tych, którzy odeszli z naszej wspólnoty parafialnej od dnia zadusznego 2022 roku do maja 2023 roku, a których pogrzeby były w naszym kościele lub były prowadzone przez naszych duszpasterzy. Rudolf Miech, Paweł Michno, Andrzej Pawlik, Krystyna Gańczarczyk, Anna Kurowska, Marian Filip, Bronisław Czesław Byrdy, Regina Wiśniewska, Helena Łaba, Ryszard Stec, Halina Skrzypek, Teresa Kucia, Józef Koprucha, Irena Makuchowska, Zenon Waszkiewicz, Józef Siudyka, Leszek Kowalczyk, Stanisława Baszkiewicz, Grzegorz Dyduch, Halina Chabałowska, Marek Kuś, Barbara Gawlas. Kapłani, którzy pracowali w naszym kościele, ksiądz infuat Emil Mroczek, Emanuel Francuz, Jerzy Strzyż, Stanisław Sokołowski, Zygmunt Pastuszko, Aleksander Koterwa, Mieczysław Kędzior, Paweł Joachymek, Stanisław Daniel, Marian Ratuszny, Stanisław Gibałka, Tadeusz Wyrla, Paweł Grządziel, Józef Krawczyk, Krzysztof Ryszka. Kapłani, którzy pracowali w bielskich parafiach, Karol Kasperlik, Franciszek Żebrok, Józef Koterla, Leopold Pietroszek, Andrzej Sapiński, Stanisław Dyrda, Henryk Noworyta, Józef Zydek, Franciszek Czerniawski, Władysław Goryl, Karol Stawowy, Czesław Rogowiec, Józef Boraca, Marian Michalik, Piotr Majka, Aleksander Kasoń, Jacek Wieczorkiewicz, Henryk Skupień, Józef Sanak, Józef Szczypta, Kazimierz Malaga, Zbigniew Powada, Jan Sopicki, Franciszek Płonka, kapłani emeryci Piotr Polaczek, Stanisław Czulak, Antoni Szuta, Jan Fudala, Karol Tomala, Stanisław Dadak, Franciszek Jańczy, Henryk Lanford, Zdzisław Zieleśnik, Stanisław Jasek, Krzysztof Sztraub, Stanisław Chrostek, Jerzy Palarczyk, Władysław Droździk, Marian Kubecki, Władysław Rypień, Janna Alepa, Józef Jania, siostry Córki Bożej Miłości, które pracowały w naszej parafii, siostra Gemma, siostra Wacława, siostra Waleria, Maria Kubala, Józef Józefa i Czesław Urbaniec, zmarli z trzeciego zakonu, świętego Franciszka, Józef, Wanda, Albin Blarowski, rodzice Balbina i Ludwik Czopek, Cecylia i Franciszek Burek, Ewa Kuferska, dziadkowie Janina, Irena Bialik, Bolesław Mrowiec, Janina, Stefan Skrzyp, Jadwiga, Kazimierz Wołucki, Emilia, Józef Kamiński, Stefanie, Józef Chytroś, Maria i Emanuel Kubień, Joanna Chytroś, Helena Łukaszewska, Jan Lęczowski, Janina Cichoń, Wiktoria Walerian, Józef Karol, Waleria Onyszkiewicz, Helena Syty, Zygmunt Koim, Janina, Andrzej Stanisław Suski, Zofia Władysław Aleksandrowicz, Helena i Czesław Jasik, Tadeusz Hanslik, Emilia Bronisław, Sylwester Pietraszko, Stanisław Pindel, Edward Leśko, Rudolf i Jan Małyś, Helena Władysław, Janina, Piotr Krywult, Genowefa Kowalska, Zbigniew Klimczak z rodzicami i rodzeństwem, Stanisława, Mieczysław Chrobak, ksiądz Emil Mroczek, ksiądz Krzysztof Ryszka, ksiądz Franciszek Żebrok, ksiądz Zbigniew Powada, ksiądz Kazimierz Malaga, ksiądz Jan Sopicki, Wojciech Pawlik, Urszula Zbigniew Rzepa, Janina Zygmunt Szapert, Andrzej Guszda, Józefa Franciszek Kosik, Stefania Bednarczyk, Henryk Kozłowski, Franciszek Kuczyński, Franciszka Katarzyna, Stanisław Klimczak, Zofia, Karol, Ludwika, Bartłomiej Malik, Balbina, Ludwik Madej, Bartłomiej Komendera, Bartłomiej Luszczak, Karol Dziki, Leszek Leśniak, Helena, Wiktor Jękal, Jan i Piotr Herok, Józefa, Edward Witz, Piotr Radek, Marian Pyś, Kazimierz Piotrowiak, Józefa i Michał Araszkiewicz, Kazimierz Kubieniec, Bronisław, Bronisława Urban, Franciszek Nurko, Włodzimierz Jeskę, Bernadeta i Jan Chowaniec, Maria Łysoń, Stefania Ryszard Jeskę, Władysława Józef Liszka, córka Krystyna, syn Mieczysław, Stefania i Stefana Danczyk z synem Antonim i córką Bogumiłą,
Krzysztof Pełka, Szczepan Pawlik z córką Jadwigą, Maria Jura, Helena Franciszek, Lucjan Chudomięt, Henryk Czulak, Małgorzata Marta, Stefan Jabłoński, Bronisław Kiszczak z rodzicami, Marian Hanslik, Stanisława Petnarczyk z rodziną, rodzice Maria Leopold Szkorla z rodziną, mąż Ryszard Sochacki z rodzicami, zmarli z rodziny Kołakowski i Czerny, Helena Władysław Krajewski, Lucyna Helena, Julian Janusz Śliwiński, Lucyna Czernik, Marianna Ryszard, Marianna Tadeusz Bruździński, Stefanie i Władysław Michalik, Helena Nisio, Paweł Przybyła, Ryszard Grabowski, Anna Matraszek, Władysława i Franciszek Przybyła, Janina Ludwik Sordel, Cecylia i Karol Kleszczak, Marian Sordel, Stanisław Dobija, Katarzyna Nowak, Stanisław Kędzierski, Anna Matejko, Jan Kubas z rodzicami, Julia i Felix Klis z dziećmi, Leokadia, Stanisław Modliszewski z rodzicami i dziadkami, Jakub Fiut z rodzicami i dziadkami, Weronika i Józef Drozd z rodzicami i dziadkami, Walenty Nikiel z żoną Marią, Jan Nikiel z żoną Anną, Zdzisława Nikiel, Dawid Jacek. Zmarli z Róż Różańcowych, zmarli z rodziny Studenckich i Rosnerów, Stanisława, Tadeusz Leszczyński, Maria, Władysław Stach, Sławomir Kasperek, Jan Laszczak z rodzicami, Marek Kłosowicz z rodzicami, Urszula Szostak, Józef Krupnik z żoną i córką, Stanisław Kowalówka z żoną i dziećmi, zmarli z rodziny Kowacz, Matusia, Kłysoń, Krystyna Antoni Kowal, Władysława i Ludwik Kłysz, Bronisław Ciućka, Iwan Oleksin, Andrzej Latacz, Iryna Wasil, Ihor Roman i Aniela Kazimierz, Wiktoria Władysław Worek, Genowefa Stanisław Mularz, mąż Seweryn Pliszek, synowie Arkadiusz, Wojciech Mirosław, rodzice Maria Józef Chochoł, Gabriela Józef i Zbigniew Mucha, Marta Józef Butor, Zofia Lounek, Helena Władysław Mrowiec, Joanna Franciszek Wróbel, Helena Grzybowska, Maria i Jan Rak, Krzysztof Niemirowski, Janina Kazimierz Świątek, Bolesław Tlałka, Wanda Czesław Korzeniowski, Elżbieta Smechlik, Karolina i Tomasz Sztafiński, Bolesława Brodzińska, Draga i Stefania, Anna Rosner-Majcher, Urszula Maślanka, Edmund i Elfryda Rosner, Julia i Karol Orawski, Danuta Gębała, Mirosław Wala, Stanisław Konrad Włoch, Waleria Stanisław Otylia, Włodzimierz Bielecki, Bronisława Antoni Ciech, Lidia Stefania, Władysław Drobek, Henryk Klama, Katarzyna Kazimierz Kaczmarek, Regina Kuszmider, Irena Franciszek Kania, zmarli rodzice i rodzeństwo, Anna Borkowska z rodzicami i rodzeństwem, Tadeusz Uniwersał z rodzicami i rodzeństwem, Jacek Borkowski, zmarli z rodziny Szklarczyk, Małgosia Kania, Henryk Targosz z rodzicami Tadeuszem i Olgą, Czesław Orlicki z rodzicami Marią i Józefem, zmarli członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Irena Mirosław, Krzysztof Genowefa, Leon Koszelski, Franciszka Józef, Mirosława Waldemar, Anna Wieczorek, Anastazja Karol Kuźnik, Wanda Lucjan Dudek, Stefania i Lucyna Żelichowscy, Stefan Robert Mańka Mostowski, Krzysztof Leżuch, Stanisław Kuchta, Maria i Franciszek Brańka, synowie Edward, Jan, Adam i Franciszek, Jacek Krywult, Józef Grzegorz Sojka, Barbara, Anselm, Karol, ksiądz Ludwik Aleksy, zmarli z rodziny Aleksy, Słota, Gawlas, Stwora, Hałas, Płonka i Pal, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Wszechmogący wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i nad umarłymi, Ty okazujesz miłosierdzie wszystkim ludziom. Pokornie Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, dostąpili z Twojej łaski odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i obdarzeni radością życia wiecznego,
chwalili Cię bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tych drogich nam zmarłych polećmy w dziesiątku różańca, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, do ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się. Boże, który sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom, których w tej modlitwie wspominamy, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa, Pana naszego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
przyjdzie już. Bo z martwych wstał. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W ostatnim dniu oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w Białą Niedzielę obchodzimy również Święto Miłosierdzia Bożego. Chcemy zanurzać siebie, nasze rodziny, całą naszą ojczyznę i świat w nieskończonym oceanie Bożego Miłosierdzia. Każda msza święta jest zanurzeniem nas w głębiach łaski Bożej. W tej mszy świętej modlę się w intencji róż różańcowych, straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, prosząc o błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków. Módlmy się również o rozwój tych wspólnot. Polecajmy Panu Bogu również te intencje, które nosimy w naszych sercach, a na początku mszy świętej dobrego Boga za każdy nasz grzech przeprośmy. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Królu nieba.
módlmy się. Boże zawsze miłosierny, przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, lecz żyć będę i głosił dzieła Pana. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. O tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga
polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Szukamy dzisiaj miłosierdzia Bożego i muszę wam to powiedzieć na głos. Nasze życie to jest miłosierdzie Boże. Każdy oddech, który mamy, każda chwila, którą przeżywamy, nawet każdy upadek, który gdzieś jest, wszystko staje się łaską i momentem tego, że my jesteśmy zdolni do nawracania każdego dnia. Bóg nie chce tego, żebyśmy się tak jak apostołowie zamykali w wieczerniku, żebyśmy siedzieli w ukryciu, tylko żebyśmy wychodzili na zewnątrz, żebyśmy głosili Jego i świadectwo swojego życia. Dlatego przychodzi z tymi słowami trzykrotnie wypowiedzianymi: pokój wam. Bóg nie chce tego, żebyśmy się bali. Bóg chce naszego świata i naszego życia pełnego pokoju. I muszę się wam do czegoś przyznać. Zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie potrafię dziękować za wszystko Panu Bogu. Zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że nie potrafię dziękować za wszystko, co mnie spotyka. Że nie potrafię Mu podziękować za moje braki.
nie potrafię mu podziękować za moje wady, ale również za moje zalety. Czasami też nie potrafię podziękować, co widać na mojej głowie, za moje szaleństwo, którego czasami doświadczam. Tak też bywa. Nie potrafię mu podziękować za moje przemęczenie, czy za to, że czasami też się potrafię polenić. Ale to wszystko staje się dla mnie momentem tego, żeby jednak mu za to dziękować. Kiedy wracam z tyrany do mieszkania, po całym dniu spowiedzi, po dniu spędzonym w kancelarii, w szkole, na duszpasterstwie, kiedy naprawdę wracam kompletnie zmęczony do mieszkania. To jest moment, kiedy powinienem mu za to wszystko podziękować. Za te wszystkie skrajne emocje, które we mnie są. Ponieważ ja wiem, że to wszystko, co robiłem, wypływało z tego, że czyniłem to dla Niego. Że czyniłem to dla dobra Pana Boga i Kościoła. I teraz zapytajcie się siebie, czy wy też potraficie w taki sposób się popatrzeć na życie? Czy wy też, jak wracacie z domu, dziękujecie za styrany dzień? Za to, że dzieciaki chodzą wokół was i nie dają wam chwili spokoju? Za to, że gdy wnuki przychodzą, to po prostu się staje jeden wielki harmider w mieszkaniu? Za to, że pracowaliście na nadgodzinach? Za to, że musieliście ugotować obiad, chociaż wróciliście starani po pracy? Nie dziękujemy za takie rzeczy. A powinniśmy. Bo każda taka chwila jest znakiem właśnie miłosierdzia i łaski Pana Boga. Ponieważ zauważcie, że mamy pracę, mamy rodzinę, mamy co jeść. To są znaki Bożego miłosierdzia, których my po prostu nie dostrzegamy. Ale one w nas po prostu są. Życie pokazuje, że miłosierdzie Boże jest pełne kolorów. I potrafi pełnią tak naprawdę palety barw zagościć w naszym życiu, bo miłosierdzie jest przekolorowe. Dlatego niech nasze życie będzie czerwone, pełne miłości i pokoju. Niech nasze serce natomiast będzie białe, pełne czystości, bez skazy, gotowe na swojej bieli zapisać imiona tych, na których nam zależy. Niech nasze pragnienia i myśli będą zielone, pełne nadziei. Niech nasze pragnienia będą złote. Złote z koloru tego, że my jesteśmy królewscy. Jesteśmy dziećmi Boga. Nasza królewskość wypływa z chrztu. W końcu niech nasza dusza będzie żółta, wiecznie młoda i pełna wigoru. Zauważcie, ile barw, ile kolorów. A to wszystko jest widoczne przede wszystkim dzięki miłosierdziu Bożemu. Co widać a propos w dzisiejszym dniu, o czym na pewno Pan będzie wspominał, prezes, w postawie świętego brata Alberta. Tego, który był z tymi, dla których świat jest najbardziej czarno-biały. Dla ludzi bezdomnych. Sam z nimi pracowałem. Ja wiem, jak ciężka jest bezdomność, w ogóle jak ciężka jest praca z takimi ludźmi, żeby ich nie uzależniać od siebie. Ale przede wszystkim zobaczyłem to, co zobaczył brat Albert w nich. Ten, który był malarzem. Nie ma tutaj chyba tego obrazu, bo szukałem po kościele, ale niestety nie ma. Mogłem go wyświetlić. A na pewno jest dobrze znany obraz malarza Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta, Ecce Homo. Nie był oryginalny, ale był wyjątkowy w swoim malarskości. Tym, jak rysował. Pokazanie Chrystusa człowieka, Ecce Homo, oto człowiek. Ponieważ sam przelał w ten obraz to, czego sam doświadczył z ludźmi bezdomnymi. Ponieważ on w świetny sposób porównał, mi to zawsze zostaje, on porównał obraz bezdomnych do tego, w jaki sposób powinna wyglądać naprawa chwiejnego stołu. Żeby naprawić chwiejny stół, nie można go obciążać. Trzeba się schylić, zniżyć do jego poziomu i podnieść od dołu. Właśnie w taki sposób trzeba postępować z ludźmi bezdomnymi. Trzeba zejść do ich ubogości. My i oni? Wszyscy jesteśmy razem. Oni naprawdę są ludźmi, którzy stracili kolory w życiu. I my to doskonale widzimy, bo nigdy tak kolory nie są widoczne.
w momencie, kiedy zestawimy kolor z szarością. A kiedy nastaje ta szarość w naszym życiu? W momencie, kiedy w naszym życiu zaistnieje grzech, beznadzieja. Takie skażenie, że w sumie jedyne, co jest w tym upodleniu grzechu, to to, że świat rzeczywiście staje się czarno-biały. A Bóg pragnie tego, żebyśmy doświadczyli miłosierdzia. W dzisiejszym obrazie szarości widzimy świętego Tomasza, tego wątpiącego, tego, który przyszedł do apostołów, nie uwierzył im na słowo, tylko chciał po swojemu sprawdzić, nie dowierzał temu. Pokażcie mi rany, pokażcie mi Bóg. Niejako wystawił święty Tomasz Jezusa na próbę. Nie mówi, zmartwychwstałeś, to się pokaż. I co Pan Jezus? Przychodzi i co? I mówi do Niego, co Ty robisz, Tomek? Czemu nie wierzysz? On go nie gani. On przychodzi z tym zapewnieniem, pokój Wam. Pokój Tobie, Tomaszu, który nie wierzysz, który mi nie dowierzasz, który jesteś za mały w swojej wierze, żeby mi uwierzyć. I błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co więcej, mimo tej niewiary, Tomasz w końcu wierzy, ponieważ zobaczył i doświadczył Chrystusa, tego pragnął. Co więcej, Tomasz jest nazywany przydomkiem Didymos, co oznacza bliźniak. Tomasz jest naszym bliźniakiem. Bóg przychodzi ze słowami pokój Wam, pokój Tobie i pokój mi, nam, którzy nie dowierzamy, nam, którzy potrafimy w grzechu upaść, nam, którzy czasami musimy wychodzić przez lata z naszego upodlenia grzechem. Pokój Wam. Bóg po prostu przychodzi z ogromnym darem miłości i miłosierdzia. Nie odrzuca. Po prostu chce, żebyśmy się poczuli w Jego oczach kochani i wyjątkowi. Jak każdy człowiek. Przychodzi z darem tego, żeby w naszym świetle, w naszym życiu na nowo zapanowały kolory. Dosłownie, morze kolorów, o czym wspomina a propos dzisiejszego dnia, Niedzieli Miłosierdzia Bożego, święta siostra Faustyna Kowalska, która mówi, że Bóg zsyła na nas morze miłosierdzia. Wy rozumiecie, co to jest? Morze miłosierdzia. To nie jest szklanka miłosierdzia, to nie są krople miłosierdzia, to nawet nie jest cysterna Bożego miłosierdzia. To jest całe morze. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć umysłem. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, czym to miłosierdzie Boże jest. Jak o nim mówię. Jest tak nie do opisania. Ale tam nie ma przepływów i odpływów. Człowiek musi chcieć się w miłosierdziu Bożym zanurzyć. Człowiek musi chcieć do tego miłosierdzia Bożego wejść. I wystarczy się otworzyć. Przyjąć komunię świętą. Może po mszy się wyspowiadać, bo może kogoś ruszy to kazanie. I pozwolić sobie zapragnąć dla siebie skąpania się w morzu Bożego miłosierdzia. Nie w odrobinie, ale w całym morzu Bożej miłości. I nieważne, ile mamy w sobie lęku. Nieważne, ile mamy w sobie niepewności, jak wielki ciężar w sercu nosisz. Wystarczy, że przyjdziesz i powiesz: Panie Jezu, nie umiem w Ciebie wierzyć. Mam mnóstwo grzechów. Przytłacza mnie niepokój, cierpienie. Ale to wszystko oddaję Tobie. Panie, wylej na mnie morze swojej łaski. Morze łaski. Podobne do morza kolorów. I zapytacie się mnie, jak w takim wypadku, jakiego koloru jest miłosierdzie Boże? Miłosierdzie Boże jest jak pryzmat. Wpada światło Bożej miłości i rozświetla nas wszystkimi kolorami. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, ale jesteśmy w stanie skąpać się w tym świetle. Miłosierdzie jest jak pryzmat. Cała paleta barw. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzone, niestworzone, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych wiecznego w przyszłym świecie. Wpatrzeni w biblijnych świadków zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy do Ojca Miłosiernego w niebie wspólne prośby. Zjednocz w Kościele wszystkich ludzi, aby zniknęły wszelkie podziały, a różnorodność była okazją do wymiany duchowych darów. Ciebie prosimy. Umacniaj w posłudze biskupów, kapłanów i diakonów, aby poświęcając się głoszeniu Słowa Bożego, modlitwie, dziełom miłosierdzia, prowadzili wspólnotę Kościoła do doskonałego naśladowania samego Jezusa. Ciebie prosimy. Dopomóż nowochrzczonym, aby na drodze zerwali ze starym grzesznym życiem i zawsze wiernie trwali w zobowiązaniach wynikających z przyjętego sakramentu. Ciebie prosimy. Wspomóż wszystkie grupy formacyjne, w szczególności róże różańcowe, straż honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, trzeci zakon świętego Franciszka, aby zbliżali się coraz bardziej do serca Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Okaż miłosierdzie wszystkim zmarłym, zwłaszcza tym, którzy szczególnie potrzebują miłosierdzia, aby mogli cieszyć się pełnią pokoju na wieki. Ciebie prosimy. Wejrzyj na nas, modlących się u stóp Twego ołtarza. Nie zważaj na nasze grzechy, ale w swoim miłosierdziu wybaw nas od złego i zachowuj w swojej łasce. Ciebie prosimy. Ojcze Wszechmogący, wraz ze świętym Tomaszem, w Twoim Synu uznajemy naszego Pana i Boga. Dopomóż, aby słowa, które wypowiadamy, dały nam siłę do życia według tego, co oznaczają. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kiedy Twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk, pomyśl, Bóg jedynie może wyzwolić Cię. Więc z nadzieją śpiew ten wznieś.
Jezu, ufam. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty ociągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nasze plany i nadzieje, co żniweczy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Ufność w miłosierdzie Boże. W trudnych chwilach swego życia
pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa, by działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Proszę jeszcze o wysłuchanie ogłoszeń. Dzisiaj święto Bożego Miłosierdzia, nabożeństwo po mszy świętej o godzinie 17. Z naszej parafii wyruszyła też pielgrzymka autokarowa do Łagiewnik. Członkowie Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta kwestują dzisiaj po każdej mszy świętej przed kościołem na rzecz kuchni społecznej. Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto po mszach świętych o godzinie 8, 10 i 12. W poniedziałek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Polsce ta uroczystość jest obchodzona również jako Dzień Świętości Życia. Szczególną formą modlitwy jest duchowa adopcja dziecka poczętego. Zachęcamy do zabrania już dzisiaj z zakrystii deklaracji duchowej adopcji. Osoby, które chcą włączyć się w dzieło duchowej adopcji, zapraszamy z wypełnionymi deklaracjami na mszę świętą w poniedziałek o godzinie 8 lub 18.30. Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej z cyklu Smak Karmelu. Rozpocznie się ona we wtorek mszą świętą parafialną o godzinie 18.30. Po mszy świętej konferencja i modlitwa wewnętrzna. Spotkanie poprowadzi ojciec karmelita Marcin Fizia. Katecheza przed chrztem w środę po mszy świętej wieczornej. Okazja do spowiedzi w Kaplicy Miłosierdzia Bożego według ogłoszeń w informatorze. W informatorze znajdziemy jeszcze podziękowania księdza proboszcza dla zaangażowanych w czasie Triduum Paschalnego,
o towarzystwie pomocy imienia świętego brata Alberta, o Dniu Dobra, o pielgrzymce do Ołomuńca, o sympozjum o świętym Janie Kantym z innej perspektywy, a także intencje, obchody liturgiczne tygodnia, porządek nabożeństw. W bieżącym numerze Gościa Niedzielnego znajdziemy informacje o dzienniczku świętej siostry Faustyny, a w niedzieli bilans działalności Caritas. Teraz bardzo proszę pana prezesa Towarzystwa Świętego Brata Alberta o dwa słowa. Szczęść Boże. Nazywam się Michał Guzdek i jestem prezesem Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Bielsku Białej, gdzie codziennie pomagamy osobom bezdomnym, potrzebującym, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz potrzebującym seniorom. Na wstępie chciałem podziękować proboszczowi za to, że możemy tutaj kwestować. Kwestujemy co tydzień, bo po części się z tego utrzymujemy, ale ta parafia jest dla mnie taka szczególna, bo tutaj moja żona powiedziała tak. Powiem krótko o naszej działalności, żeby nie zabierać tego pięknego niedzielnego poranka, czym zajmujemy się. Codziennie karmimy około 500 osób od poniedziałku do soboty, dzień w dzień, a w chłodniejsze dni, tak było niedawno, nawet 700 osób. Nasi podopieczni też korzystają z łaźni publicznej, dajemy im świeże ubrania, które przynoszą nasi bielszczanie, wolontariusze. I gdy zajmiemy się tą strefą ciała, zadbamy o nią, nie zapominamy o tej strefie ducha. Pokazujemy im, że są osobami ważnymi. Mamy świetlicę terapeutyczną, gdzie staramy się, wiadomo, że całego świata nie uratujemy, ale tych, którzy się da wyciągnąć, staramy się wyciągnąć. Robimy wspólne jasełka, robimy wspólne, ostatnio była Golgota Jasnogórską, robiliśmy przepiękne wydarzenie. Angażujemy ich w różne działania, żeby pokazać im, że są ważnymi osobami dla nas, że są ludźmi tak jak my, że są potrzebni. To jest takie naprawdę dla nas ważne. Teraz jeszcze razem wspólnie z Caritasem chcemy otworzyć taki dom chroniony i te osoby, które, jak to się mówi, uda się wyłowić i uda się im pomóc, chcemy do tego domu dać, żeby po prostu mieli taki lepszy start. To wszystko utrzymuje się właśnie dzięki takim kwestom jak dzisiaj. Dlatego jako prezes towarzystwa nie proszę, ale błagam was o pomoc. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy panu prezesowi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Wesel się, królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła.